policji Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Wygląda na to, że burmistrz Hamdinger wyprodukował grupę swoich wiernych klonów. To cała horda Hamdingerów! Klony burmistrza porwały salon dla zwierząt, a w środku były Kali i Katie. Wyznaczam Cosmo Chase'a. Użyjesz swojej super szybkości, żeby dogonić klony i je zatrzymać. I Cosmo Rabla. Wykorzystasz swoją super siłę, żeby odnieść salon na miejsce. Cosmo pieski ruszają do akcji! Od miejsca, gdzie stał salon, prowadzą ślady. Chase, idź po śladach i spróbuj ich dogonić. Patrzcie na mnie, jeśli zdążycie. Raz, 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 raz. Zatrzymajcie się, Hamdingerowie, i postawcie ten salon na ziemi. Jedź, ale stromo. O nie! Jejkuś, wynośmy się stąd. Katie, jesteś cała? Potrzeba nam więcej kosmomocy. Marshall, przyjedź zaraz na durwisko. Jestem gotów do kosmopomocy. Jestem Ryder. Świetnie. Kosmopieski, pora połączyć wasze moce. Jasne. O tak. Kosmomoc. Marshall, potrzebna nam twoja moc, dzięki której wyciągniemy Katie i Kali. Szybko. Jasne. Marshall, zaraz was wyciągnę. Trzymajcie się! Dzięki! Chase, użyj mocy dźwięku i wyciągnij salon z przepaści! Łap go, Rabel! Dzięki za wszystko, Ryder. Nie ma sprawy. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Wspaniale, pieski, bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna. Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos. Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot. To straszne! Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na ziemię. Cosmo Sky! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby nie leciała w górę. I Cosmo Rubble! Przyda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający. Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi. Kosmopieski ruszają do akcji! Dobrze, Ryder! Latarnia nie leci już w stronę gwiazd! Mam cię! Świetnie, kosmopieski! Jeszcze tak! Wytrzymam! Zumo, Rocky, weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie! Rocky, Zumo, połączcie swoje moce! Widzę wszystko do samego dna! Tutaj jest! Znalazłem latarnię, Ryder! Zumo, musisz ją zatrzymać! Zaraz uderzymy w morskiego robala! Jest jak nowa? O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie. Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu. Cześć, Denny. Co tam? O, cześć, Alex. Gdzie Denny? Wisi na górze billboardu. Sam zobacz. Wow. Wszystko przez to, że kociaki Hamdingera rozrzucają materiały wyborcze. Głosuj na mnie. Zaraz przyjedziemy, Alex. Nie ma takiego billboardu, z którym sobie nie poradzimy. Już, drabina. Postaw stopę na drabinie. Jestem cały. Ty także, Denny? Ekstremalnie cały. Głosuj na mnie! Panie Hamdinger, nie może pan tak tu śmiecić. To niebezpieczne. Ha, przestanę, kiedy wygram. Zabierz kopter i uratuj Hamdingera! Oto pies, który lata!
Ryder, jest za dużo balonów. Powiedz panu Hamdingerowi, żeby ze swojego działa przebił kilka balonów. Panie Hamdinger, proszę wycelować z działka i strzelać w balony. Nie, nie we wszystkie, bo zaraz... Mam cię! Dzięki! Gdzie wszyscy poszli? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mamy tu poklejoną sytuację. Dwie małpki nadmuchały z gumy drzewnej balony i nagle porwał je wiatr. Musimy działać szybko, znaleźć małpki i uratować. Do tej misji wyznaczam... Tracker! Wykorzystasz swoje umiejętności tropienia i znajdziesz dwie pozostałe małpki. Zamieniam się w słuch. Psi Patrol, ruszę do akcji! Ryder, znalazłem te dwie małpki! Zostań z nimi. Pomoc jest w drodze. Zgłoś się, Chase. Przydasz się ze swoją siecią, żeby pomóc małpkom stanąć na ziemi. Chase się tym zajmie. Tracker, spróbuj jakoś przekłuć te balony. Chase złapie małpki w swoją sieć. Dobrze, Ryder. Spróbuję. Sieć! Mam cię! O nie! Małpka utknęła w sieci! Jak teraz uratujemy drugą małpkę? Mam już pomysł! Rocky, ostatnia małpka leci w twoją stronę! Będziemy potrzebowali twojej pomocy! Zielone znaczy jedź! Jestem, Ryder! Co robić? Ustaw odkurzacz na wsteczny i wydmuchuj powietrze! O! Zaraz nadmuchamy taki wielki balon, żeby małpka mogła wylądować. Jeszcze trochę większy. O-o! Dziób tego tukana jest bardzo ostry! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Balon Travisa podróżnika miał dziurę i wylądował gdzieś na Antarktydzie. Wyznaczam Everesta. Weź pojazd i poprowadź poszukiwania Travisa na lądzie. I Rocky. Zabierz narzędzia, żeby załatać dziurę w balonie. Zielone znaczy jedź! Ryder, widzę balon Travisa. Świetnie, Everest. Już do ciebie lecimy. To na pewno jego balon. Ale gdzie jest Travis? Sprawdź, czy nie ma gdzieś tutaj jego śladów. Ryder, są ślady pingwina i stóp człowieka. Travis musiał pójść tędy. Ślady prowadzą do jaskini. Travis musi być w środku. Travis! Ojej! Niestety nie mogę ci pomóc. Bliżej już nie podjadę. Mój pojazd jest za ciężki. Uf! Klej! Dobrze, łata jest na miejscu. Ryder, Travis utknął w jaskini. Ale mój pojazd jest za ciężki, żeby go wyciągnąć. Pomoc już w drodze. Rubble, wskakuj na motodeskę i pomóż Travisowi. Rubble, śpieszę na pomoc. Spokojnie, pingwiny, pomogę wam. Chodźcie. Travis, wszystko dobrze? Złap się deski i trzymaj mocno. Wspaniale, pieski! Jest jak nowy! Dzięki, Rocky! Przykro mi, ale użyliśmy mapy, żeby załatać dziurę. Bez obaw! I tak zawsze polegam na swoim szóstym zmyśle podróżnika. Tam, gdzie pojadę, tam będę! Dzięki za wszystko, psi patrolu! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Alex i pan Porter zgubili się w labiryncie gdzieś w dżungli. Pomocy! Na szczęście Alex narysował mapę, którą przyniosła przed chwilą Mandy. Tracker! Pojedziesz autem i wykorzystasz swój słuch, żeby ich znaleźć. I Chase! Gęstą dżunglę najlepiej przeszuka twój dron.
Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Słonik chyba coś usłyszał. Silniki! To Psi Patrol! Pomocy! Musimy krzyczeć głośniej, może ten słonik nam pomoże. Słyszycie? Tam! To dziwne. Słyszę jednego małego słonika i dwa głosy, które udają, że są słoniami. Musimy to sprawdzić. Tak, znaleźliśmy labirynt. Myślisz, że Psi Patrol usłyszał nasze trąbienie? Słyszę Alexa. Dobrze, znajdźmy ich. Dziadku, to dron Chase'a. Uratowani, uratowani! Widzę ich! Psi Patrol, tutaj! Tracker, możesz wyciągnąć Alexa? Liny. Przyjedź ze swoją koparką. Rubble, śpieszę na pomoc. Czy ktoś chciałby stąd wyjść? Kosmopiaski są gotowe do akcji Rider. Dzięki za pośpiech, pieski. To będzie naprawdę bardzo dziwna akcja. Z jakiegoś nieznanego powodu Echo Kot użył mocy wiru i rzucił Flondrę na szczyt czynnego wulkanu. Pomocy! Dziwne! O nie! Będziecie potrzebni wszyscy! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Ostrożnie! Strasznie dużo tu lawy! Tam jest Flondra! Chwila, kapitanie Turbot! Pieski, wskakujcie wszystkie na pokład! Nasza wspólna waga powinna przeważyć Flondrę i sprawić, że bezpiecznie zjedzie po zboczu wulkanu! To działa! Trzymajcie się! Gotowi na dziką przejażdżkę? Flondra ślizga się tak dobrze, jak pływa. Dzięki, kosmopieski. Tak, panie Porter? Czy coś się stało? Przyjedźcie szybko, mój nowy kelnerobot zwariował. Wpadł w szał sprzątania. Sprzątać, sprzątać. Komuś może stać się krzywda. Spokojnie, panie Porter. Nie ma takiego robota, którego nie powstrzymamy. Sprzątać, sprzątać. Co za bałagan. Chase, ustaw pachołki i powiedz kierowcom, jak mają teraz jechać. Pachołki! Uwaga, kierowcy, jedziemy tędy! Rocky, namaluj linię, żeby kierowcy wiedzieli, jak jechać. Chwytak! Witam, pani burmistrz. Och, proszę, pomóż! Sprzątać, to robot pana Portera. Chcę zabrać mój cenny talerz. Boję się, że go zbiję. Już jedziemy! Ła! Więc to tutaj trzyma wszystkie talerze! Musimy je pozdejmować, ale najpierw trzeba zatrzymać szalonego robota. Mam chyba pomysł. Kelnerobot lubi czyścić rzeczy. Jeżeli się zabrudzisz, robot przyjedzie do ciebie. I co, zgadzasz się, Rocky? Chyba nie mam wyjścia. Oby to zadziałało. Sprzątać, sprzątać. Udało się. Śrubokręt. Sprzątać. Dobra robota, Rocky. A teraz oddajmy talerze ich właścicielom. Dziękuję, pieski. Odzyskałyście mój talerz i to w ostatniej chwili. Bo już pora na lunch.
Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Ciasta pana Portera porwał jakiś dziwny wir! O-o! I teraz jak cyklon rozrzuca je po całym mieście! Chase! Zabierzesz swój megafon i będziesz ostrzegał ludzi przed cyklonem. I Rocky, użyjesz swoich narzędzi, żeby naprawiać szkody. I Marshall, twoje działka wodne wyczyszczą wszystko to, co zabrudziły ciasta. Psi Patrol rusza do akcji! Czysta aż lśni. Co myślisz, Kali? Katie, musisz wejść do środka! Bałagan! Ryder, cyklon zniszczył salon Katie i przewrócił jej szyld! Już jedziemy! Marshall, pomóż Rockiemu wejść na dach! Drabina! Chwytak! Działko wodne! Oj, wybacz, Rocky, nie byłem ubrudzony ciastem! Dobrze widać cyklon. Kieruje się prosto na plażę. Naprzód, pieski. Tak długo, jak gorące ciasta są w środku wiru, będzie cały czas wirował. Sky, Rubble, musicie mi pomóc. Dobierzmy się do ciast. Rubble, śpieszę na pomoc. Sky, podnieś Rubble'a na haku. A teraz przeleć z nim nad cyklonem i opuść go do środka. A gdy tam będziesz, powyrzucaj ciasta łopatą. Łopata! Ciasto kalmarowe! Dziękuję za pomoc, psi patrolu. Cieszymy się, że wróciłeś, Ryder. Tak, a ta niespodzianka? Rex? Dzień dobry, pieski. Jestem Rex. Cześć, Rex! Miło cię poznać. Witaj w Zatoce Przygód. To najmilsze pieski, jakie w życiu spotkałem. W zasadzie jedyne, jakie spotkałem. Nigdy nie poznałeś innego pieska? Nie. Tam, skąd pochodzę, jestem sam. Czyli skąd? To kolejna część mojej niespodzianki. Zabieramy nasz patrolowiec? Nie. To! Świetne! Wow! Ale auto! Dobrze, pieski, wsiadajcie! Jej! Ale pięknie! Co za miejsce! Jej! A to co? Dinozaury? Niezwykłe! Duże! Witajcie w moim świecie dino! To triceratopsy, a to są velociraptory. Są takie super! O! To pterodaktyle! Wyglądają jak ptaki, ale wiecie, że to latające dinozaury? Nie, ale teraz wiemy! Chodźcie za mną! To jest mój dom. Jej, ale super! Mieszkam tu z Taylor i doktor Turbot, najlepszym lekarzem dinozaurów na świecie. To jest najfajniejsze miejsce na Ziemi. Tak, możemy je zwiedzić dinopatrolowcem? Hej, to jest bardzo dobra nazwa. Do dinopatrolowca. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki, pieski. Doktor Turbot dzwoniła, bo ma problem z dinozaurem. To dinozaurowa akcja ratunkowa. Z psiastycznym dinosprzętem. Zobaczcie! Super! Wsiądziecie na dino pojazdy, zatrzymacie brachiozaura i dowiecie się, o co tam chodzi. Do dino roboty. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Hej, witaj. Mam na imię Rex. Możemy ci pomóc? O nie! Powiedziała, że ktoś zabrał jej jajo i nie może go znaleźć. Kto mógłby to zrobić? Trzy różne jaja. Gdy się wyklują, mój park będzie najciekawszym miejscem. A! Hej! Nie wykluwamy się przed mglistą osadą. A!
Przynajmniej ciebie złapałem. Proszę się zatrzymać, panie Huntinger. Więc to pan kradnie te jaja. Wcale nie. To co pan ma w rękach? O, bardzo małe zwierzątko. O, spójrzcie na te małe dinozaury. O. Ale on słodki. Musimy zabrać te maleństwa do ich mam. Ja, to chyba twoje, dino mamo. Proszę bardzo. Dzięki, Ryder i Psi Patrolu. Bo gdy macie kłopoty z dinozaurami, dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder. Świetnie, bo dostaliśmy wyzwanie z dino świata. Pterodaktyl Maverick spadł na skały i spadające głazy przygniotły mu skrzydło. O! Biedaczek. Więc na tę misję pojedzie Rex. Do dino roboty. I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. W samą porę, pieski. No dobrze, Rex, wiesz co masz robić. Dino chwytak. Dobra robota, Rex. Chase, teraz ty. Lina. Lina wygląda dobrze! Uprząż jedzie na górę! Ty pierwszy, a ja będę tuż za tobą. Świetnie, Maverick! Tak! Skrzydło nie wygląda dobrze. Mama mu pomoże. Umie leczyć wszystko, od płetw do skrzydeł. O! Nim się wyleczy, będzie trzeba je wzmocnić. Na pewno mam tu jakiś usztywniacz. Znalazłam! Możesz mi pomóc, Rocky? Do usług, doktor Turbot. To działa! Mocniej! Mocniej! O, Maverick chyba odzyskał pewność siebie. Dzięki za tę niezwykłą akcję, Psi Patrolu. Bo gdy pterodaktyl ma kłopoty, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder. Teraz musimy pomóc wszystkim dinozaurom. Wulkan się przebudził i zaczął dymić. To oznacza, że w każdej chwili może wybuchnąć gorącą lawą. To brzmi niebezpiecznie. Dinozaury żywią się na łące tuż pod tym obudzonym wulkanem. Musimy je zabrać w jakieś bezpieczne miejsce. To naprzód! Jedźmy już! Szybko! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Uciekajcie! Wulkan zaraz wybuchnie! Tak jest! Za mną! O! Zaczęło się! Rubble? Wykop rów, żeby lawa popłynęła prosto do tego wąwozu. Jeden rów kopie znów! Jeszcze kawałek! Musimy się przedostać przez most! O nie! I jak teraz przejdziemy? Rocky, Zumo, Sky! Zbierzcie wywrócone drzewa i ułóżcie w poprzek, żeby dinozaury mogły po nich przejść. Świetnie, pieski! Teraz przeprowadźcie dinozaury! Rubble, musimy już uciekać! Rów jest gotowy! Chodźmy! Udało się? Sam popatrz! Tak! Udało się! Znów jest miło i cicho. Powiedział dziękuję! Nie ma za co. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder.
Dzięki, że przybiegłeś się tak szybko. Dinozaur utknął na bagnie i musimy go szybko stamtąd wyciągnąć. Jeszcze nie widziałem takiego dinozaura. Ciekawe, jaki to rodzaj. Jest za daleko, żeby powiedzieć, ale wkrótce się dowiemy. Więc na tę misję pojedzie... Zuma! Musisz zabrać swoją dino-amfibię, żeby przejechać przez bagno i wyciągnąć tego dinozaura. Zanurkujemy! I Rex! Skoro znasz ich język, pojedziesz tam, żeby go jakoś uspokoić. Do dino-roboty! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Och, dobrze, że jesteście. Ten dinozaur utknął w bagnie. Rex, czy rozumiesz, co on mówi? Wybacz, Ryder, nie rozumiem. Ale mówisz w ich języku. No tak, ale on mówi jak kot. Kot? To kociaki Humdingera w przebraniu dinozaura. Musimy je wyciągnąć! Pomogę ci, Zumo! Zapraszam, kociaki! Nie musicie skakać! Złapiemy was! Dino chwytak! Ruszaj, Zumo! Uwaga, kociaki! Może trochę zabujać! Pieski. Kociaki są już bezpieczne. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder. Dzięki, pieski. Musimy wyciągnąć z dziury małego stegozaura. Na tę misję pojedzie Rocky. Użyjesz chwytaków pojazdu, żeby podnieść drzewo. Pojedzie też Rex. Użyjesz swojego dino chwytaka i podniesiesz drugie drzewo. Do dino roboty. I Sky. Gdy zabiorą drzewa, polecisz i wyciągniesz małego stegozaura z tej dziury. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze tylko kawałek. Tutaj! Dobrze, że już jesteście. Stegozaur utknął na dobre. Powiedziałem do niego, trzymaj się, mały, wyciągniemy cię. Dobrze. Rocky, Rex, zabierzcie drzewa. Jasne! Dino chwytak! Jeden, dwa, trzy, w górę! Niezwykła współpraca, pieski. Dobrze, Sky. Możesz go już wyciągnąć. Uprząż! Dasz sobie radę. Wejdź do uprzęży. Tak jest. I wszedł. Świetnie, Rex. Sky, wyciągaj. Lecimy. Teraz muszę znaleźć miejsce do lądowania. Chyba jego mama. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder. Turbotom grozi niebezpieczeństwo. Siedzą na grzbiecie triceratopsa. Ale huf, przejażdżka. Więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata. I Rex. Do dino roboty. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Uciekaj, powietrzna pokrako! Chase, odwróć jego uwagę! Wyrzutnia! Sky, teraz ty! Możecie się łapać! Masz ty pierwszy! Dzięki! Jeden jest, został drugi! Zatrzymaj się! Dino, błagam! Pomocy, Tome! A ta smoła się lepi! Robopsie, opuść chwytaki dino-patrolowca do wąwozu. Rex,
Uspokój tego dinozaura. Dobrze. No już, spokojnie. Wyciągniemy cię. Zapnij pasy, kolego. Możesz podnosić. Wspaniale! A teraz kolejna François. Dino, chwytak! Merci, Rex! Robopsie, wyciągnij ich już! Dzięki za uratowanie nas z prehistorycznych kłopotów! Nie ma sprawy, bo gdy porwie was jakiś triceratops, to dzwońcie po pomoc! Patronaż! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki, pieski! Zgubiły się trzy ważne ptaki! Dlatego na tę akcję pojedzie Sky! Zabierz swój helikopter i zacznij poszukiwania Majny Brunatnej. Tylko ona z tej trójki umie latać. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Ryder, znalazłam nasze zguby, ale one odlatują! He? Wszystkie trzy? Bo kurczaki i strusie nie latają. Latają, jeżeli wskoczyły do balonu. O-o! Za tym balonem! Sky, użyj koptera, żeby zepchnąć balon niżej. Uwaga, ptaszki! Spadający struś! Na 12! Chase, złap go w swoją sieć! Sieć! Dobra robota, Chase. Dzięki, ale teraz Cicaletta jest zdana na siebie. Travis, musimy cię podnieść na tyle wysoko, żebyś złapał się liny. Marshall, przyjedź tu wozem strażackim jak najszybciej. Już odpalam! Jestem Ryder! Dobrze, podnieś drabinę. Drabina! Dobrze, Travis, wiesz, co masz robić. Prawie... mam ją! Nie martw się, ptasia pasażerko, ja... Travis Podróżnik. Bez problemu dolecę tym balonem do bazy piesków. Dzięki, Ryder i Psi Patrolu, za uratowanie naszych ptaszków. Bo gdy uciekają ci ptaki, to dzwoń po pomoc. Witam kierowców z Zatoki Przygód. No... i gości? Kto to? Nigdy go nie widziałem. Jestem Hamboy, najgorszy chłopak w mieście. Nie można korzystać z silników, motorów i żadnych rakiet. A więc na miejsca. Gotowi? Start! Silnik rakietowy. Ale jestem szybki! Jadą za szybko! Jejkuś! Alex i ten nowy potrzebują pomocy! Ale nie ma takiej szybkiej mydelniczki, której nie dogonimy! Pomożemy ci, Alex! Zuma za chwilę wepchnie cię z powrotem na tor! Juhu! Dzięki, Psi Patrolu! Świetnie, Zumo! Zobaczę, jak Chase radzi sobie z Hambojem. Za chwilę cię uratuję! Co? Ja wygrywam! Ta! Jej! Ups! Jupika, jej! Dokąd ja lecę? To burmistrz Hamdinger na rakiecie! Ho, ho, niech ktoś mnie uratuje! Ho, ho. Złapię pana! Tylko bez paniki! Łatwo ci mówić! Ty nie siedzisz na rozpędzanej rakiecie! Tak! Jak to dobrze, że nie spanikował! Mistrzu wyścigu mydelniczek w Zatoce Przygód! Dzięki, pani burmistrz, ale bez psiego patrolu to by się nie udało! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Pani burmistrz i farmer skakali na spadochronach i wiatr zwiał ich na skalną półkę. Jej, wygląda dość groźnie. Obok czai się górski lew, więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata. Pojedzie też
Szpieg Chase! Szpieg Chase się tym zajmie. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! I to jest widok, który cieszy! O, chodź, Cicaletto! Wielkie nieba, Cicaletto! Mam cię, mała kurko! Dzięki, Sky! Zaraz po panią wrócę, pani burmistrz! Talwica wspina się do pani burmistrz! Musimy ją stamtąd zabrać! Lina! Megafon! Pani burmistrz, proszę zjechać na linię! Co za dzień przygód! Ale tej górskiej lwicy nie pokonam! A niech mnie szalona krowa! To jednak chyba nie był najlepszy pomysł! Małe lwiątka! Ale słodkie! Ryder, musimy ją ściągnąć! Marszal, jesteś nam potrzebny! Już jadę! Pani burmistrz, proszę się złapać drabiny! O, uważaj! Możesz sobie zrobić krzywdę! Zabierzmy maleństwo do jego mamy! Wspaniale, Marszal! Tak, Marszal, co za odwaga! I choć te lewki są urocze, ja i tak wolę moją kurkę! Chodź, moja kochana! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki, że przebiegłyście, pieski. Dziś rano, gdy przyjechał autobus, Alexa nie było. O nie! To fatalnie! Ale spokojnie, znajdziemy go. Na tę misję pojedzie... Sky! Weźmiesz swój helikopter i spróbujesz poszukać go z powietrza. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Sky, widzisz gdzieś Alexa? Pomocy! Alex i jego mini patrol są na flądrze, która płynie bardzo szybko. O nie! Kapitan Turbot, Królik i Myszka wpadli do wody. Już pędzimy. Zumo, przypłyń natychmiast poduszkowcem na wyspę Fog. Zanurkujemy! Alex, przygotuj się do lotu! Już dłużej nie utrzymam tego pudełka! Ja się nim zajmę! Koło! Dzięki, Zumo! Uratowaliście zwierzaki i babeczki przed słonym zamoczeniem! Zapraszam na pokład, kapitanie! Dzięki, Ryder, ale niech ktoś zatrzyma flądrę, zanim rozbije się na wyspie Fog! Musisz ich uratować, Zumo! Płynę! Muszę wykonać szalony skok! Poduszkowiec autopilot! Ha! A teraz musimy wykonać skręt i ominąć wyspę Fog. Hurra! Tak! Cześć, dziadku. Przepraszam, że nic nie powiedziałem. Dzięki za ocalenie babeczek i mini patrolu. Nie ma sprawy, Alex, bo gdy masz kłopoty, to... Po pomoc. Pani burmistrz? Ryder, ktoś ukradł klucz do miasta! Tak, tak. A mnie ktoś ukradł ciasta. Grupa łobuzów szaleje na plaży. I w muzeum! Ryder, co teraz zrobimy? Panie burmistrz, czy pani i inni świadkowie mogą opisać pojazdy łobuzów? One wyglądały zupełnie jak wasze. Zaraz dowiemy się, o co tu chodzi. Nie ma takiego klucza, którego nie odnajdziemy. Mamy do rozwiązania prawdziwą zagadkę. Złodzieje używają klucza, by się włamać i uciekają naszymi pojazdami. Więc ten, kto ma klucz, musi porozumiewać się z kierowcami pojazdów. Sprawdźmy, czy ich usłyszymy. Ahoj, pirackie pojazdy! Spotkajmy się w tajnym miejscu za miastem! To Sid Swashbuckle. Arrr! Tędy! Jeszcze możemy uciec! Tylko byś nas spowalniał, krabie! Ale mam jeszcze to i wrócę tu. A jak wrócę, to zabiorę wszystko. Zumo, zatrzymaj ich. O nie!
Straciliśmy pojazd! Ale nadal mamy klucz! Gdzie on się podział? Dziękuję, Ryder! Dziękuję, pieski! Nie ma sprawy. I pamiętajcie, że gdy piraci próbują was okraść, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Wujek Otis się zgubił. Poszedł szukać zaginionej kopalni, ale wpadł w jedną z pułapek. Jest gdzieś w dżungli. O, nie to! O, nie! Więc do tej misji wyznaczam Chase'a. Twój dron pomoże nam przeszukać dżunglę. Chase się tym zajmie. I Tracker. Zabierzesz chwytaki na linach, a twój słuch pomoże nam znaleźć wujka. Przybornik pomoże ci go uwolnić, jak go znajdziemy. Zamieniam się w słuch. To do Oidos. Dobrze. Psi Patrol, ruszę do akcji. Wujek Otis musiał pójść tędy. Tylko dokąd poszedł? Chase, wyślij szpiegule wzdłuż ścieżki i go poszukaj. Pewnie! Dron! Tracker, ruszaj tędy i spróbuj namierzyć wujka Otisa swoim super słuchem. Jasne! Liny! Wujku Otisie! Halo! O, robi się późno, niedługo będzie ciemno. Ale dam radę, wujek mnie potrzebuje. Ola! Halo, jest tam kto? To brzmi dziwnie. Wujek Otis! Jak się cieszę, że cię widzę! Poczekaj, pomogę ci. Wielkie dzięki. Mój przybornik. Dzięki, psi patrolu. Przepraszam, że narobiłem wam tylu kłopotów. Nie ma sprawy, bo gdy zgubisz się w zaginionej kopalni, to dzwoń po pomoc. Cześć, Everest. Co tam? Pan Winat zainstalował sprytny dom w chatce wujka Otisa. Teraz obaj są w niej uwięzieni. Pomocy! To niedobrze. Już tam jedziemy. Nie ma takiej chatki, której nie otworzymy. Jej! Już tu są! Marshall, możesz rozstawić drabinę. Jasne! Drabina! Teraz Rocky. Wejdź do środka przez okno. Oto piesek, który się wspina. I wchodzi przez okno. Dziękuję, wujku Otisie. Jej, ale tu ciepło. Gdzie regulator temperatury? Rozregulowany regulator. Usunę tę płytę i sprawdzę, jak to wyłączyć. Uf, śrubokręt. Ostrożnie, ma opcję przeciwwyłączeniową. Ja to zrobię. Nie stój. Aktywuję tryb wakacyjny. O! Uwaga, gonimy tę chatkę. O-o, musimy zatrzymać tę chatkę. Spójrzcie. Everest, użyj chwytaka, by ją spowolnić. O, chwytak! Mam ją! Świetnie, a teraz hamulce. Dobrze, ciągnijcie! Mam nadzieję, że wakacje były udane. Naprawdę mi przykro, że przeze mnie chatka prawie spadła. O, nie ma sprawy. Mówiąc szczerze, lubię ją bardziej bez tych ulepszeń. Dzięki za uratowanie mojej mało sprytnej chatki, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy chatka robi się za sprytna, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Mamy poważne kłopoty w kanałach. Odważny Denny X pędzi bez kontroli, a pani Kółko nie umie wyłączyć rolek. Wow! O, nie! Kółko? A kto to? Pani Marjorie. Mówili tak na nią, gdy była mistrzem jazdy na rolkach. Więc na tę misję pojedzie... Szpieg Chase! Szpieg Chase się tym zajmie! Pojedzie także... Marshall! Już odpalam! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Dobrze, że jesteście.
Nie widziałam Denego i pani Marjorie, odkąd wjechali do kanałów. Chase, poszukaj szybko naszych rolkarzy. W tej chwili, Ryder! Dron! Jedziemy za szybko! Nie mogę się zatrzymać! Trzymaj się i daj mi mój sweter! Otwieram spadochron! Już jadą! Musicie wyskoczyć i ich zatrzymać! Nieźle! Działko wodne! Sieć! O, więc to tu był ten przycisk. Dzięki. Dzięki, psi patrolu. To było ekstremalne coś, czego nigdy nie powtórzę. Nie ma sprawy, Denny, bo gdy musisz zatrzymać rakietę, to dzwoń po pomoc. Ta misja jest nietypowa. Mandy i jej małpki zbudowały w dżungli tor przeszkód i uwięziły tam Carlosa. Pomocy! Naprawdę? Zbudowały tor przeszkód? Tracker mówił, że małpki znalazły jakieś kolorowe narzędzia. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, psi patrol rusza do akcji! Wracaj! Małpkom nie są potrzebne narzędzia! I ty też! Oddaj to! Psi patrol! Jak dobrze, że jesteście! Chętnie pomożemy, Carlos. Za chwilę cię wyciągniemy. Rocky, musisz zająć się tą klatką. Jasne! Śrubokręt! Dzięki, Rocky. Ryder? To żaden problem, Carlos. Ryder! Carlos! Widzieliście Mandy? Nie, a co? A to! To jest opona z naszego patrolowca. I odzyskajmy narzędzia, zanim małpki narobią więcej szkód. Megafon! Świeże banany! Zapraszamy! Co za współpraca, ale z was dobre pieski. Dzięki, Ryder i pieski. Znów uratowaliście dżunglę przed małpim chaosem. Bo kiedy małpki biegają z narzędziami, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Pani burmistrz i pan Humdinger siedzą na saniach, które utknęły w lodowej szczelinie. Ojej! To niebezpieczne. Teraz wilki polują na hamburgery pana Humdingera. Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Chase, zabierz stąd te wilki. Wyrzutnia! Świetnie. Rabel, poleć do szczeliny i wyciągaj po jednej osobie. Dwójka burmistrzów, robi się! Pora was stąd wyciągnąć! Ja pierwszy! Everest, szybko za nimi! Ryder, wylądowali na krze! Uderzyli w nią bardzo mocno! Musimy natychmiast zejść! Uratuję cię, Cicaletto! Tylko bez paniki! Psi patrol zaraz was uratuje! To wiatr znosi nas na morze! Zumo, burmistrzowie odpływają na krze. Popchnij ich w stronę brzegu. Nie ma sprawy, Ryder! Zumo! Co ty wyprawiasz? Zabieram was na małą przejażdżkę. Everest, dasz już radę ich złapać? Jasne! O! Chwytak! Szybciej, moje maleństwa za mocno! O, dzięki, psi patrolu! Uratowaliście nas!
Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy utkniecie na krze, to dzwońcie po pomoc. Iha! Witajcie w teleturnieju o nazwie Ryczące Rodeo. Chyba wszyscy znacie mojego konia, Rdzawka. Przywitaj się, Rdzawku. Pierwsze zadanie to jazda na szalonym kucu. Dwóch zawodników musi się utrzymać na grzbiecie kuca, jak długo się da. Ten, kto wytrwa dłużej, zostanie wielkim mistrzem ryczącego rodeo! Życzę szczęścia, panie Humdinger! Ha, nie potrzebuję go. Nie, ponieważ mam klej. Ostrożnie, kiciu, ten klej się okropnie lepi. Stop! Nie było jeszcze sygnału do... Burmistrzu, niech pan zeskoczy! Nie mogę! Przykleiły mi się spodnie! Rdzawku, uważaj! Wracajmy! Jeszcze nie wygrałem! Spokojnie, kowbojko Beryl. Naprawimy zniszczenia i znajdziemy Rdzawka. Natychmiast! Jak uratujemy Rdzawka i pana Humdingera? Z pomocą innych piesków. Zumo, musisz złapać konia. Zanurkujemy! Koło! Dobry konik, wracajmy do domu. No a co ze mną? Chase, przygotuj wyrzutnię. Wyrzutnia! Jeśli trafisz tym magnesem w silnik, kucyk powinien stanąć. Dalej, wio! Wygrałem? Dzięki, kochani! Uratowaliście konkurs i mojego konia! O, nic wielkiego! Bo gdy masz kłopoty na swoim rodeo, to dzwoń po pomoc! Mini patrolu, zbliża się burza i nasz rysunek się zniszczy! Musimy uchronić go przed deszczem! Mini patrol rusza do akcji! Dobrze, stójcie w miejscu i ochraniajcie rysunek! O nie! Wiatr zdmuchnie cały mini patrol! Proszę, lądujcie! Stop! O nie! Musimy wezwać psi patrol! Dobrze, że przyjechaliście! Marszal? Drabina! Ryder, myślę, że Kali dłużej nie wytrzyma. Chase, wystrzel sieć. Sieć! Wspaniale! Julio, Juliuszu, zdejmijcie im parasolki, żeby znów nie porwał ich wiatr. Ha? Czy ten krzak do nas gdacze? To nie jest krzak. To cikaletta! Dobrze. Dobra robota, pieski. Alex, możesz wejść do środka. Ach, dobrze, że wszyscy są już bezpieczni. Szkoda tylko, że deszcz zmyje rysunki. Miałeś świetny pomysł, żeby ratować je z mini patrolem. Może jeszcze mamy jakąś szansę? Rysunek jest uratowany. Bo kiedy deszcz ma zniszczyć wasze niezwykłe, kredowe arcydzieło, to dzwońcie po pomoc! Hej, farmerze! Wreszcie nadszedł ten dzień, prawda? Nadszedł, ale przed chwilą ktoś właśnie ukradł mojego tęczowego ziemniaka i zniszczył dekoracje! To straszne! Fotograf z wydawnictwa ma przyjechać na moją farmę lada chwila! O! Co się stało? Jest wcześniej! To wspaniały dzień na wykopki! Spokojnie, wszystkim się zajmiemy. Nie ma takiego ziemniaka, którego nie odnajdziemy. Ale dam radę, a ja poszukam śladów. Nie powinno się wywrócić. Wypełnij teraz dziurę. Chase, znalazłeś coś? Chyba tak, Ryder. Popatrz, tu są ślady zwierząt. Wyślij szpiegulę, żeby zbadała, do kogo należą te ślady i czy ten ktoś wziął ziemniaka. Szpiegula! Jedziemy za nią!
Widać, że świetnie się bawią. Jak mamy im go teraz zabrać? Odwróćmy ich uwagę. Użyj wyrzutni i wyślij im kilka skocznych piłek. Wyrzutnia! Świetnie! A teraz szybko na farmę. Tak, kolejny fan tęczowych ziemniaków. Jasne. Całkiem spory tłum chce zobaczyć to wyjątkowo barwne warzywo. A więc gdzie ono jest? Mówiąc szczerze, to... jest tutaj. Cóż, no. A zatem ogłaszam, że tęczowy ziemniak farmera Ala jest jednym z warzywnych cudów świata! Niezwykłe! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Musimy znaleźć jego mapę i naprawić latające sanie, bo jak nie, to Mikołaj nie dostarczy żadnych prezentów. Gdzie moja mapa? O nie! Więc na tę misję pojedzie... Szpieg Chase! Szpieg Chase ma świąteczne zadanie! I Rocky. Zielone znaczy jedź! Na biegun północny! Dobrze! Psi Patrol rusza do świątecznej akcji! Leć, leć! Och, i nic z tego! Rocky, sprawdź, czy dasz radę naprawić jego sanie. Już biegnę! A my poszukajmy teraz mapy. Chase, spróbuj podjąć trop. Jasne! Myślę, że czuję cynamon. To pewnie zapach bułeczki, którą jadłem wcześniej nad mapą. O, więc mapa pewnie też pachnie cynamonem. Zapach chyba dobiega z tej strony. Szpiegula! Jak tam ci idzie naprawa, Rocky? Nie będzie łatwo. Nie widziałem takiej technologii, ale próbuję. Świetnie. Ryder, znalazłem kawałek mapy na choince. To kawałek, na którym jest Zatoka Przygód. Mikołaj jej nie zobaczy i w tym roku tutaj nie przyleci. A więc musisz dotrzeć na biegun. I to szybko. Ale wygląda na to, że moje sanie już nie polecą. Spokojnie. My mamy transport na biegun północny. No, renifery, ruszamy! Mikołaju, stój! Wow, co się stało, Percy? To brakujący kawałek z twojej mapy prezentów. Zatoka Przygód, no tak. Nie można pominąć tylu grzecznych mieszkańców. Dzięki, Percy. W zasadzie musisz podziękować Ryderowi i pieskom. Mikołaj, to naprawdę on! Tak! Otóż to! Ruszamy! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Tracker poszedł sprawdzić coś w dżungli i ślad po nim zaginął. Że mamy wytropić Trackera? Tak jest, więc na tę misję pojedzie... Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Teraz możemy już wysłać szpiegulę. Szpiegula! Ślady wielkiej małpy? Wielki Harry, może on widział Trackera. Sky, spróbuj znaleźć Harry'ego z helikoptera. Chwila! Ryder, znalazłam ich! Wielki Harry ucieka z Trackerem! Chase, podleć do nich naszym dronem. Ajajaj! Uprząż! Gracias, Sky! Co się dzieje, Wielki Harry? Chciał, żebym mu w czymś pomógł. Ktoś ma kłopoty! Tędy! W tych ruinach utknęła jeszcze jedna wielka małpa. To pewnie dlatego Wielki Harry cię porwał. Chciał uratować małego Harry'ego. Nie martw się, amigo. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Już wiem. Rocky, przynieś deski, które Carlos używa do naprawy wieży. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Już. Teraz opuść ją do dziury. Ale jest ciężka. Tak, super, udało się. Bo gdy macie kłopoty, wołajcie na pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder.
Dzięki za pośpiech, pieski. Ace i Den wspinają się na El Grande, ale rozzłościli orła i siedzą uwięzieni na skalnej półce. O nie! Na tę misję pojedzie... Sky, polecisz helikopterem i odwrócisz uwagę orła, żeby dał spokój Denemu i Ace. Oto pies, który lata! I szpieg Chase. Dzięki twojej linie Ace i Deny zjadą ze skalnej półki. Szpieg Chase się tym zajmie. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Ten orzeł nadal trzyma mój sprzęt. Ryder, ekstremalnie dobrze, że jesteście. Ten orzeł nie chce odlecieć. Sky, musisz go czymś zająć. Rozumiem, Ryder, ale to wielkie ptaszysko z wielkimi pazurami i ogromnym dziobem. Zapraszam, ptaszku. No chodź, leć za mną. Rozumiem, chcesz się bawić. Więc wcale nie jesteś straszny, chcesz się tylko pobawić. Nieźle latasz. Ace, Denny, trzymajcie się. Ściągniemy was, zanim wróci tu orzeł. Chase, wystrzel linę. Jasne. Wow. Lina! No to zjeżdżam. Dobrze, Denny. Teraz ty! Cieszę się, że jesteś cały. Ja też. Dzięki, psi patrolu. Nie ma za co. To jest mój sprzęt. Dzięki, orzełku. Czy my się jeszcze wspinamy? Zawsze. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Flondra utknęła na wyspie Koko, a miejscowe kurczaki porwały Chicalettę i posadziły ją na tronie. Więc na tę misję poleci Rocky. Buf! Zielone znaczy leć. I Sky. Oto pies, który lata. Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Ryder, jak dobrze, że jesteście. Te kurczaki tak kochają moją kurkę, że nie chcą jej oddać. Pokłon dla królowej Koko. Lepiej odwróćmy ich uwagę. Ale oni nawet na chwilę nie spuszczają jej z oczu. Chyba mam nowy pomysł. Robopsie, odbierzesz przesyłkę specjalną. Jeden gwóźdź i będzie gotowe. Dzięki. Szybciej, Rocky. Te ciemne chmury są coraz bliżej. Zaraz znów będzie burza. Pośpieszmy się. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Pokłon dla królowej. Włączcie światła, pieski. Latarka! Sky, teraz! I mam cię! Pokłon dla królowej Koko! Pokłon dla królowej Koko! Uciekajmy na Flondrę! Pokłon dla królowej Koko! Dobrze, że zdążyłem z naprawą! Pokłon dla królowej Koko! I cała naprzód! Pokłon dla królowej Koko! O, psi patrolu, jak ja mogę wam podziękować za tę akcję? Bo gdy trzeba uratować królową Koko, to proszę zaraz dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Balon Travisa podróżnika przyczepił się do Flondry, a nagły szkwał porwał ich daleko aż na pustynię. Więc musimy postawić łódź znów na wodzie? A także musimy uwolnić balon Travisa, by mógł znowu latać. Więc na tę misję pojedzie... Rocky! Zabierzesz swoje narzędzia, żeby zbudować dla Flondry ogromną przyczepę. Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Rocky, zaraz zacznij budowę przyczepy. Jasne! Teraz musimy zmienić balon Travisa w wielki żagiel. Rubble, Zumo, ruszamy, już! Przyczepa jest już gotowa! Flondra ma też całkiem nowy żagiel! Dobra robota, kochani. Ale jak moja łódź wskoczy na ten pojazd? Rubble, odpalaj silnik i zacznij ciągnąć. Tak! Tak!
Pustynna Flondra jest gotowa do swego dziewiczego rejsu. Travis, kapitanie, trzymajcie się, wyruszamy. Kierunek Zatoka Przygód. Znów pan pływa po wodzie, kapitanie. Dzięki. O, i przez tę lądową podróż dostałem choroby pustynnej. A jak mam sprawić, by mój piękny balon znowu latał? Spokojnie, dla wiatraka Zumy to żaden problem. Wygląda na to, że wszystko gotowe do startu! Dzięki za pustynną akcję ratunkową! Nie ma sprawy, bo gdy nagle zboczycie z kursu, to dzwońcie po pomoc. Panie burmistrz, co się stało? Zapomnijcie o kobiecie i złotej kurze, bo Zatoka Przygód należy teraz do hał-hał bandy! Hał-hał banda! Hał-hał banda! Nie ma takiej hał-hał bandy, której nie pokonamy! Psi patrolu, tę hał-hał bandę możemy pokonać tylko jako moto pieski! Popatrzcie o tam! Pieski, powitajcie teraz pierwszego kota w składzie psiego patrolu! Pazurastycznie! Dziki kot! To musi być baza tych motopiesków! Dostarczymy pieskom prezent na miarę hał-hał bandy! Toczą się do przepaści! Gotów, dziki kocie? Miau! Super dopalacze! Hej! Lepiej hamujcie! Zaraz spadniecie w przepaść! Udało się! Psiasteczny skok, kocie! A teraz spróbuj zapchać mu koła wełną! Dam radę! Wyrzutnia kłębków wełny! Bardzo dobrze, dziki kocie. Wiedziałem, że ci się uda. Świetna robota. Super, dziki kocie! Co za akcja! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Pan Humdinger przyjechał specjalną śmieciarką, śmieciodingerem. Do środka dostała się Mewa i włączyła samooczyszczanie. Teraz ta śmieciarka wszędzie rozrzuca śmieci, więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata! I Rocky. Zielone znaczy jedź! Dobrze, psi patrol rusza do akcji! Wierzę, że śmieci doleciały aż tutaj. Poradzimy sobie dzięki temu. Super ciężarówka, Ryder. Tylko sam zobacz. I to się nazywa upcycling. Zbierasz i wykorzystujesz. Ryder, mam śmieci od Ingera. A gdzie on jest? Wyjechał z miasta i jedzie na most. Właśnie się otwiera. Most jest podniesiony. Ale jak dostaniemy się do śmieciarki? Śmieci zablokowały drogę. Upcycling ratunkowy. Podoba mi się ten pomysł, Rocky. I gotowe! Muszę ją złapać! Mam cię! Dobra robota, Rocky. O, dzięki, że znowu nas uratowaliście. Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty ze śmieciodingerem, to dzwońcie po pomoc. Oto mój ulubiony komiks. Pieskonator. Fajnie, bawmy się w Pieskonatora. Bawicie się w Pieskonatora? Pobawisz się? Tak, pani burmistrz, wszystko dobrze? Ależ skąd?
Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Z samolotu dostawczego wypadła zbroja dla pani burmistrz. Rozpadła się i spadła w kawałkach na miasto. Ale to miał być prezent dla księżniczki! Dlatego musimy się pośpieszyć. Na tę misję pojedzie... Rocky, poszukasz części zbroi, potem połączysz zbroję w całość w ciężarówce do upcyclingu. Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Wszyscy mamy Rocky. Tak, pani burmistrz? Pociąg księżniczki już przyjechał! Powiedz, że zbroja jest gotowa! Proszę bardzo. Witamy waszą wysokość. Mamy dla księżniczki specjalny i wyjątkowy prezent. O, i przepraszamy za ten okropny hałas. Gdziekolwiek byliśmy, księżniczka dostawała zbroję. Hej, pani burmistrz, mamy już... Ryder, czy wiedziałeś, że księżniczka ma cały wagon pełen brzęczących zbroi? Jej. Ryder, chyba wpadłem na pomysł. Zaraz wracamy. Rabl, pomóż mi włożyć zbroję do ciężarówki. Pieskonator, uwielbiamy go. Dziękuję, psi patrolu. Bo gdy potrzebujecie dobrego prezentu, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Hał-hał banda zabrała panu Porterowi maszynę do pączków. Musimy ją odzyskać i naprawić, więc do tej misji wyznaczam... Sky! Oto motopiesek, który jeździ i lata! I Rocky! Zielone znaczy moto jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! To chyba działa! Hej, tutaj są, Ryder! I maszyna do robienia mini pączków też! Teraz robi mega pączki! Jedź! Ale ogromny pączek! Toczy się w stronę hał-hał bandy! Hej, tam w środku! Wszystko dobrze? A jednak może! Widzisz? Pomocy! Musimy ją wyłączyć, szybko! Ale jak? Jedyna droga do środka prowadzi przez dziurę! Trzeba by zrobić naprawdę niezwykły skok! Ktoś powiedział niezwykły skok? A może być dziki skok? Mrał! Rocky, rampa! Uwaga, lecę! Jesteśmy uwięzieni za pączkiem. Myślę, że już niedługo. Mniam! Możemy wygryźć wyjście. Proszę, panie Porter, maszyna do mini pączków znowu działa. Juhu! Bo gdy macie kłopoty z bączkami i pączkami, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Hał-hał banda wyrzuciła pana Humdingera z jego bazy. I zawiesiła na drzewie? Dokładnie tak, Rocky. Więc na tę misję pojedzie... Marshall. Już odpalam w motostylu. I Rabl. Rabl śpieszy na motopomoc. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Tam jest pan Humdinger. Marshall, pomóż mu zejść. Rabl, przesuń ten kamień. Spokojnie, panie Humdinger, zaraz pan będzie na dole. To co za bałagan! I zabrali kociaki! Zaraz je uratujemy. Dziki kocie, przyjedź do mglistej osady. Hej! Jestem gotów na dziką jazdę! Ej, jest naprawdę szybki! Tak, ruszajmy. Mamy was. Już chyba wystarczy tych psot. Gdzie są kociaki? Na dole! Damy radę! Chase, Rocky? Chase się tym zajmie! Zielone znaczy jedź! Jestem gotowy!
Lina! To nie będzie łatwe! To nie patrzę na to! Odłącz! Rocky, przesyłka specjalna! Mam was! Tak! Bo gdy zginą panu kociaki, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, ekipo. Nie wiem czemu, ale pani burmistrz przyłączyła się właśnie do motocyklowej hał-hał bandy. Ciekawostwo! To nie jest bezpieczne. Więc do tej misji wyznaczam... Sky, musisz użyć latającego motocykla, żeby namierzyć panią burmistrz. Oto motopiesek, który jeździ i lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! No, czy jestem w waszej bandzie? Nikt nie dostaje się do bandy, dopóki nie pokona stalowej kuli. No, pani burmistrz, wjedź do kuli i pokaż, jaka jesteś zła. Dobrze. Czy Kaletto gotowa na przejażdżkę? Ryder, pani burmistrz jedzie motocyklem w stalowej kuli. Do zatrzymania tej kuli będą nam potrzebne wszystkie pomocne łapy. Już tam jedziemy, Ryder! Rubble, użyj pojazdu i zbuduj tam górkę. Rubble, śpieszy na motopomoc! Udało się! Wszystko dobrze, pani burmistrz? A, tak, dzięki. Ale ci Kaletta jest trochę skołowana. O, Ryder! Nie wiem, jak mam dziękować psiemu patrolowi za uratowanie Cicalety i mnie na moście i pomoc! Ależ nie ma sprawy, bo gdy dołączy pani do hał-hał bandy, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Hał-hał banda utknęła na zakręconej maczudze w wycieczkowym autobusie pani burmistrz. To znaczy, że ona i turyści też tam utknęli. Pomocy! Więc do tej misji wyznaczam... Dziki kot. Pazurastycznie! Jestem gotów na dziką przygodę! I Rubble. Rubble, śpieszy na motopomoc! Dobrze! Psi Patrol, ruszę do akcji! O, Ryder! Jak dobrze, że jesteście! Przyjechaliśmy z pomocą. Rubble, możesz zrobić przejazd. W tej chwili, Ryder! Bam! Super turbo dopalacze! Miau! Kłębek wełny! O, to lina! Zawsze chciałem chodzić na linie! Nie potrzebuję pomocy od żadnych dobrych piesków, a zwłaszcza kotów. Hapkap, będzie dobrze, gdy... Hał-hał banda woli źle! Dziki kocie, musimy opanować ten autobus. Rubble próbuje oczyścić drogę do samego dołu. Schowaj kolce! Leci kolejny motocykl! Nie! Ojej! Szybciej, Rubble! Villa! Wpadłam na pomysł! Rampa! Rubble zrobił rampę! Jo-ho! Ryder, dziki kocie, motopieski, dziękuję wam wszystkim za pomoc! Bo gdy ktoś znowu porwie autobus, proszę dzwonić po pomoc! Motopieski są gotowe do akcji, Ryder! Poza Chase'em, jak widać. Dlatego was tu wezwałem. Musimy go natychmiast znaleźć. Damy radę! Ryder, ja też się przydam? Oczywiście, dziki kocie. Twoje wyjątkowe umiejętności bardzo przydadzą się na tych wąskich, górskich drogach. Dzięki, Ryder! Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Wszyscy są cali?
Ty nas w to wpakowałeś, ty nas wyciągnij. Gdybym tylko mógł, ale potrzebuję reszty motopiesków. Znów to słyszałem. To kichanie dochodzi zza tej skały. Spychacz! Dziki kot! Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! Juhu! Znaczy, juhu! Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder! Miau! Autopilot! Sieć! Wspaniała współpraca. Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem. Hej, ty nie kichasz. Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder. Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to a psik po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Jako policjanci. Po pierwsze, z ranczą Inatów zniknął Oskar. Biedny Oskar. Poza tym musimy odnaleźć dziwny pojazd ze złomem, który widziała farmerka Yumi. Dlatego to będzie policyjna misja ratunkowa. Chase zajmie się tą policyjną akcją. Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Chase, czy to pojazd ze złomem? Kabina! To jest ten tajemniczy pojazd, który widziała farmerka. Sky, podleć bliżej i sprawdź, kto kieruje tym czymś. Już lecę. Zbliżam się. Gogle! Wygląda jak stróż, który kieruje kupą złomu. To musi być Oskar. Państwo Winat ucieszą się, że go znaleźliśmy. Musimy jeszcze zatrzymać ten pojazd i wyciągnąć Oskara, zanim coś się stanie. Masz rację, Ryder. Sky, dokąd jedzie Oskar? Kieruje się w stronę miasta. Jeżeli Oskar pojedzie dalej, to wpadnie do zatoki z tym całym złomem. Zumo, użyj swojego pojazdu, żeby go zatrzymać. Deskorolka! Jest cały? Dzięki za uratowanie naszego maleństwa. A gdy znów ucieknie wam stróż, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Dzwon nurkowy François uderzył w statek i utknął na dnie. Zatem do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata. I Zuma. Zanurkujemy! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Sky, opuszczaj hak! Hak! Chwytak! Świetnie, na trzy! Jeden, dwa, trzy! Dobrze, teraz Zumo, odczep hak! Dzwon nurkowy zrobił w burcie statku wielką dziurę. A! Jak ja teraz dostarczę te śmieci do centrum recyklingu? Chase, użyj wyrzutni. Już jadę, Ryder! Rocky, przyjedź ciężarówką. Spotkajmy się na plaży. Pośpiesz się, Zumo. Ty, Rocky, musisz zamienić ten plastik w dwa pontony i bardzo długi wąż do odkurzacza. Wspaniale! Teraz twój pojazd może pływać. Miejsce, w którym wylatują śmieci, jest tu. Widzę, Ryder. Wyrzutnia!
Załadowałem do wyrzutni specjalny materiał. Materiał zareagował i zatkał dziurę jak klej. Hej, Rocky, włącz odkurzacz i wessaj te śmieci. Dobra, zrobię to po kolei. Wielkie merci za pomoc. Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty pod wodą, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Jakiś hałas z dżungli wystraszył małego słonika i jego tatę. Musimy się pośpieszyć i wyciągnąć małego z ruchomych piasków, zanim w nich utonie. Na tę misję pojedzie... Rabu! Rabu! Śpieszy na pomoc! I Rocky! Zielone znaczy jedź! I Chase! Chase się tym zajmie! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Już dobrze, panie słoniu! Psi Patrol zaraz tu będzie! Kamienny most już się robi! Wow! To głębokie, ruchome piaski! Brum! Czy to się uda? Dobry pomysł, Rocky. Jeśli nie uda się z kamieni, to zrobimy z drewna. Brum! Wyciągarka! Zwijaj linę, Chase! Brum! Lina, zwijaj! O, ale jest ciężki! Musimy przytrzymać twoje auto! Dzięki, panie słoniu! Rabel, wsuń pod niego ten pień! Odczepię cię! Tylko patrzcie pod nogi! Dobra robota, kochani! Ależ nie ma za co, panie słoniu. Pamiętajcie, gdy usłyszycie straszne dźwięki, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Pani burmistrz utknęła w cemencie podczas pogoni za szkolnym chomikiem, panem burmistrzem. Burmistrz chomik? O! Musimy uwolnić panią burmistrz i uratować chomika, nim wpadnie w jakieś kłopoty. Na tę misję pojedzie... Rabel. Rabel, śpieszy na pomoc! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. O, Psi Patrol, całe szczęście. Wyciągnijcie mnie stąd. Już za chwileczkę. Rabel wie, co robić. Au! Młot pneumatyczny. Dzięki, Rabel. A gdzie jest pan burmistrz chomik? Zaraz go poszukamy. Widziała pani, dokąd się potoczył? Chyba gdzieś o tam! O nie, kieruje się w stronę wody. Uratuję go! Huh? Nic nie widzę. Spójrz, to wielorybek. Burmistrz chomik wskoczył na niego. Zumo, jesteś nam potrzebna, żeby uratować gryzonia. Zanurkujemy! Już jestem, Ryder, pod brzuchem wielorybka. Super, zaczekaj na mój sygnał. Dobrze, Zumo, teraz. Dobrze, kolego, pora na łaskotki. Ruf, chwytak. Gili, gili, gili. Już leci. Łap go, Raby. Złapię, złapię, ja złapałem. O, super, tak, udało ci się. Dzięki, Psi Patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ucieka wam szkolny zwierzak, proszę dzwonić po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.